Akordzie! 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 Akordzie, odezwij się! Dzięki tobie jestem zupełnie odmieniony. Wspaniale się czuję. Nie ma we mnie żadnej złości. Jesteś piękna, Fermato. Gdzie jest twoja maska? Naprawdę uważasz, że jestem piękna? To wszystko zmienia. Teraz będę mogła już być dobra. Ja także nie chcę już nikogo krzywdzić, jak obiecałem. Zwrócę nutom głosy, uwolnię je. Fontannę siedmiu nut, która powstała z ich łez, zamienię... fontannę śmiechu. Fermato, od dziś będę śpiewał tylko dla ciebie. A ja będę przedłużać twój śpiew, akordzie. Idę uwolnić nuty. Będę na was czekać. Czy wszystkie macie już swoje głosy? Tak, mamy, mamy! Czy wybaczycie mi? Ale ja cię nie wybaczam. Gdzie jest moja córka? Oddaj mi ją, albo stanie do walki. Przestańcie! Akord zmienił się. Uwolnił nuty i został bez głosu. Jest teraz dobrym i szlachetnym akordem. A Celinka już dawno wróciła do domu. Jest większą czarodziejką od nas, pasażu. Powinieneś być z niej dumny.
W Gamie już pewnie wszyscy na ciebie czekają. Jedź do domu. Rzeczywiście. Zmieniłaś się nie do poznania. Ty też, Akordzie. Chciałbym, żeby to zobaczyła moja żona, synowie i córki. Zapraszam was do Gamy. Celinka wróciła do domu. Cieszyła się mama Harmonia, jej bracia i siostry. Uratowały mnie dźwięki. Ich piękna muzyka całkiem mnie urzekła. Gdy ocknęłam się, siedziałam na swoim miejscu, na małym krzesełku pod pięciolinią w naszej Gamie. Celinko, możesz już siadać na ostatnim, 8. schodku naszej Gamy. I możesz też wchodzić na pięciolinię i siadać najwyżej nad wszystkimi nutkami. Teraz, kochane nutki, policzę was jak zwykle. Ale kiedy powiem 8. nutka, to znaczy, że będzie to nowe, drugie miejsce Celinki. A więc, 1. nutka, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Do, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, si, do. Pasażu, co to ma znaczyć? Dlaczego sprowadziłeś do Gamy naszych wrogów? Ale to już nie są nasi wrogowie, Harmonio. Termata stała się dobra i piękna, a Akord uwolnił wszystkie uwięzione nuty. One mu wybaczyły, my też musimy mu wybaczyć. Wobec tego ja też na znak zgody chciałabym zatańczyć z Akordem. A my pożyczymy Akordowi swoje głosy, ale tylko na chwilę. Niech zaśpiewa naszymi głosami tak, jak lubi, wszystkimi naraz. Czy zgadzasz się na to, moja królowo? Oczywiście, mój męż. Thank you.
tato, że kocham muzykę? Wiem.